Cześć, dzień dobry, witam na Lengradzie, odcinek 28. W dzisiejszym odcinku będziemy robić wapno. Więc na spokojnie. Będziemy robić sobie wapno. Później będziemy talerzować. A jak kombajn skończy robotę... rozpędzi ten mój dojszwarek. A jak kombajn skończy robotę, no to będziemy musieli jechać po przyczepę. Oj, mam chyba mało miejsca na dysku, bo aż mam po 30 pingu. Po 30 giga, po 30 FPS-ów. Zresztą to widać. Ale już nie mam co chyba kurde usunąć z tego dysku. No ale dobra, trudno. Może się uspokoi, bo może mapa się wczytywała, bo dopiero wszedłem do farminga, jakby nie było. Dobra, damy lewo. Może rzucamy sobie to wapno, bo pole wymaga wapna od chyba dwóch sezonów. Będzie to uprawiać. I tutaj będziemy siać coś, ale to już nie w tym odcinku. Właśnie nie wiem, czy tu na wiosnę będę siał, czy nie. Bo tu był słonecznik, tam jest rzepa. No skład gleby, tylko ja chyba łapna nie miałem zaznaczonego. No. No dobrze mówię. Dobra. Coś tam na grupie piszą, trzeba zobaczyć się wszystko. Kruk coś tam pisał, ale nie wiem. Kolega gra w Cantera, w Counter-Strike, a ja sobie gram w Farminga. Ogólnie wiecie, że się przestraszyłem, bo jest środa 2 listopada. O, właśnie listopada. Dobrze, naprawiło się to. Bo jest środa 2 listopada, dzisiaj jak tam było. Ogólnie... Czekaj, na czym pójdę? A! Ogólnie się przestraszyłem dzisiaj, bo myślałem, że nie mam odcinka na jutro. I że dzisiaj nie wrzuciłem odcinka, a dzisiaj był wrzucony. Dzisiaj był przedostatni odcinek, właśnie wrzucony. W sensie wczoraj. Wczoraj? Nie, no, no w środę, no. No wy ten film widzicie oczywiście 2 dni później. Ogólnie będziemy się starać tutaj, jak kupię te krowy. Dobra, zrobię tak, że po przestrzeni na końcu sobie zrobię. Ale nie o tym w tym, nie o tym w tym momencie chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że jak kupię krowy, postawię je, to wtedy... Właśnie nie wiem, czy wziąć na maksa kredyt, żeby to kupić i spłacać kredyt, wiecie o co chodzi. Gdyby seria szła do przodu i zacząć nowe, nie? Bo to dosyć stara seria jest, ale wiecie, no to ja jest, nie mam nic praktycznie kupionego, więc bo co ja mam, tylko 2-3 landy. 3 landy, a kurde mamy 20 któryś odcinek. Więc jak kupię... No właśnie, muszę zacząć co ja mam w binek, bo ja nie pamiętam, serio, bo ja dawno nie grałem tutaj. Sorga mam 92 tony. A Sorga jest po... 1600? Dlaczego jest po 1600 Sorgo, a teraz pokazuję, że jest 1700? W tym momencie, w tym dniu. Oho, to po aktualizacji ładnie to opuścili. Listopad. No bo jest 1760 w tym momencie dzisiaj. I chyba pojadę to sprzedać. No słonecznik 1900. A, za malutko. Bo w październiku jest ten słonecznika zawsze. I potem w lutym dopiero będzie. Ale dobra. Chciałem powiedzieć, że jak postawię krowy, to wezmę kredyt. Będzie wezmę kredyt na oborę. Tamtą oborę na gospodarstwie sprzedam. Bo ona mi nie będzie potrzebna. I będzie trzeba ten silos jakoś przetransportować. Przecież na pole 18. Na pole 18 będę przechodził z krowami. Bo tam nie chcę mieć nic z krowami do czynienia. Na gospodarce mojej. Żeby mieć miejsce na maszynę, tak? No i chodzi o to, że chciałbym wziąć kredyt wtedy. I jak wezmę i mi zostanie coś, to chciałbym kupić pole numer... To jest 230 tysięcy. Właśnie nie wiem dlaczego to tak się pozmieniało te numerki jak Campo Dixon, ale... Chodzi o pole numer 3. Chciałbym je kupić. I wtedy je połączyć, wtedy bym już był tutaj fajny, duży land. No powiem wam, że trochę... Właśnie nie wiem czy to nudno. Co się nudno.
Nie, mi się gra fajnie na tym mapie, jeszcze. Żeby was nie zanudzać i jak najszybciej cisnąć serię do przodu, tak? O to mi najbardziej na tym zależy, dlatego na każdej serii chyba będę biorał kredyt i się rozwijał ile się da. To powiedziałem już na Hoyt Belleronie, ale nie każdy ogląda Hoyt Belleron i nie każdy ogląda Ellen Grabe, tak? Wiadomo, każdy woli swoją serię. Czekaj, co to? Zoom polega do tego. Patrzcie, to jest niefajne. Dobra, zwykło tam coś wysłał. To było. Oczywiście, jak zwykle, musiałem to przeczytać. Nie wiem po co, ale. Dobra, ale wapno widzę, że starczy, bo 6 ton. Powinno starczyć. Będziemy sobie talerzówką tutaj latać. A ja i tak nie mam przyczepy, więc muszę potalerzować. Bo na wiosnę chyba tutaj kukurydzę zasieję. Dobra, jak się obrócę, to muszę zobaczyć cenę kukurydzy, bo ja nie wiem jaka jest cena kukurydzy, a mi się zajrzę chyba 1500. Bo oczywiście na każdą serię na łaskę robię, bo chcę dużo serii, znaczy dużo serii. No chcę jak najszybciej tę serię robić i kończyć, tak? Żeby nie było tak jak za silną, że 2 lata, ale to widać, że tutaj ja jestem taki głupi zazwyczaj. Zawsze tak jest u mnie, że jak wychodzi coś nowego, to ja chcę dużo, dużo. Wtedy chcę po prostu wszystko naraz, a to tak się nie da. Na przykład zacznę sobie MST, no wiadomo, że mnie w 3 nagrywają. I codziennie od zera wrzucają, mamy prawie 300 odcinek, a mamy kurde dzisiaj 2 listopada, nie? To mamy rok od premiery Farminga, 22. Mamy rok od premiery, a oni już mają 300 odcinek z od zera. I mają ponad 100 odcinek z serii sąsiadów. Gdyby tak, to zakończę 30 odcinek już. Oczywiście chodzi na stan środa 2 listopada. Nie? A ja nawet od zera, ja od zera obejrzałem 130 chyba odcinków? Albo 140, nie pamiętam. Jak zaczęli pierwszy raz buraki kupali, to na tym odcinku się zatrzymałem. W sensie po tym odcinku jakoś tak krótko. Po przebudowie gospodarstwa po prostu. Nie? Tego pierwszego, nie, tego przebudowie takiej, że już mieliście ten żyłopot na wiedzie. Jeśli w sensie jak ktoś ogląda, to wie o co chodzi. No. Więc dużo odcinków jeszcze przede mną. W ogóle ja muszę i Huntera na dron. Nie ma czasu, powiem wam szczerze, bo ja chodzę do roboty i jestem 16:30 w domu. No, w sumie mogłem robić tak, że jak jestem w domu, na kompie. A jestem na kompie codziennie. To odpalam sobie Eurotracka i gram sobie przez 3 godzinki, bo ja chcę. Znaczy może nie chcę, ale chciałbym dobić do końca roku 1000 godzin, tak? A mam 815, zostało 61 dni do końca roku. Więc jak liczyłem na kalkulatorze ilość godzin przez ilość dni, to wychodzi, że 190 minut muszę grać dziennie. Oczywiście dzisiaj grałem 220 przez przypadek. Znaczy przez przypadek, no nie przez przypadek. Bo ogólnie było 180. I ja sobie poszedłem się położyć na łóżko na chwilę. Jak wróciłem, to już było 200 chyba 10 minut. No wiadomo to. Do Eurotracku mam wszystko zrobione, wszystko osiągnięcia prawie. Oprócz oczywiście tego parking challenge, bo tego za cholerę nie wiem jak to zrobić. Ogólnie w sobotę będę musiał nagrać 2 odcinki głosowe. Klikę sobie nagram. I chyba chodzi balon. Felsbrun nawet nie było. No wiadomo, że Felsbruna trzeba dusić, tak. Znaczy dusić, no trzeba po prostu wrzucać, żeby nie było przerwy. O, 50% już jest zebrany kontrakcik. To dobrze, dobrze. Niech on tam sobie kosi.
Kontraktów na nałożenie nie ma. W sensie jak tam kontrakty stoją, właśnie kontrakty. Tylko na nałożenie jest na 5000. Kolej numer 9. Nie wiem, zobaczę. Ała. Bo wiecie co, ja to przyjmę. W sensie ja wiem, gdzie mam komentarz, tak sobie myślałem, że tam. Tam sobie puszczę pracownika, i on sobie będzie to nawoził. I zawsze te 5000 sobie zarobię na czym tu. I wtedy jak wróci z nawozów, właśnie, jak wróci z nawozów, to wtedy będę jechał po przyczepę. Bo będzie akurat kombajn nam skończy kosił, tak mi się wydaje. A mnie troszkę nie wiadomo, po odcinku sobie zrobię, no bo wiadomo, na odcinku nie ma czasu na takie rzeczy. I nigdy na odcinku takich rzeczy się nie robi. Co tu stoi? Tu mulcher stoi, dobra? Jeszcze raz stoi, stoi. A jest tu jakiś nawóz? Nie. Powinien być pełny rozsiewać. Muszę wiedzieć, że nie jest pełny, ale... Dobra, to na 7 starczy. I zrobimy tak. Tutaj przejedź. Tutaj pole numer 9, tu. Dobra. A nie, bo tutaj pracownika mam wytrudni. Dobra, chyba się kolega nie rozbije. Dobra, nie patrzę, bo on jedzie przez mój rzepak. Dobra, i wsiadamy do sztajerka i jedziemy, to... Talerzała się chociaż kawałek. 12 minut dopiero, kurde, ja taki rozgadam. Chyba trochę lepiej mi teraz wychodzi nagrywanie odcinków, bo coś staram się gadać na okrągło. Bo mniej więcej sobie podpatrzyłem u Polka, jak to wygląda. Podpatrzyłem, no. Sprawdziłem sobie, jak oni to robią. I oni to praktycznie nawijają na okrągło. Co się dzieje w farmingu i co się dzieje u nich w realu. No ja mówiłem już nie raz, że chodzę do roboty i nie mam czasu. No właśnie, MST to też jest dobry temat. Mogę sobie pogadać na przykład ile odcinków, znaczy jakie odcinki muszę nadrobić, na przykład albo na którym odcinku jestem z danej serii z Farminga 22. Albo na przykład powiedzieć o tym, że po sąsiedzku, właśnie jeszcze po sąsiedzku jest. Nie dał się. Ten co bułki przywiózł. O, słonecznik jeszcze tu został. Poprzecznik. Tą sobie trzeba pojechać. Po słoneczniku. Nie, nie zobaczę. Najwyżej to się da zrobić w tym czasie. To ja chcę tak się pojechać, Wysiu. Co? Co to jest? Co to takie porównanie? Genialny temat sobie wybraliście, nie? Dobra, witam was po przerwie. Dobra, okej, druk sam kości sobie. Wyłącz mi cosplay, bo po co mi cosplay? Jedziemy po tą przyczepę na pol numer 21. Musimy sprzedać sorgo.
łamie 9,7, tam czyli 3 kursy. A ja potrzebuję 150 tysięcy na koncie. Na koncie mieć 150 tysięcy. No to myślę, że będę miał. Wtedy w kolejnym odcinku będzie... O, tutaj kurtka, jak widzę, sobie talerzuje. No, bo ja sobie przed odcinkiem, no przed przerwą tutaj sobie łuk włączył. Oczywiście jest czwartek, 3 listopada, 16:40. Dogrywam sobie to. Będę musiał to posklejać dwie części, ale trochę powycinam sobie z tego odcinka. Na przykład taką zamułę na końcu, jak miałem. Znaczy zamułę, no bo tam po prostu już brał, przyszedł. No i ja nie lubię, jak to się u mnie w pokoju nagrywać. Albo po prostu to wytnę, tamten kawałek, te 5 minut i będzie lekko krótszy odcinek, ale to zobaczymy. Tu są płotki, więc tutaj nie skręcę. Jeszcze na koniec odcinka sobie kombajnem zjedziemy, żeby nie było. Bo wiadomo, że... przyczepą ciągnikiem może sobie pracownik zjechać, a kombajnem już nie zjedzie. Bo jak ma header z przodu. Właśnie nawet nie wiem, czy to poprawili, bo nie interesowałem się tym zbytnio. Na supermarket pewnie muszę jechać z tym, tak? A jak? No, 2400 za ten kontrakt dostanę, ale jeszcze coś tam soi powinien dostać. Sprzedam od razu tą soję, bo nie będę jej trzymał. Na przyczepie chyba jej za dużo nie będę miał. 1900, no to no, no dobra, niech będzie. Oczywiście kieruneczek. O, to do miasta wjeżdżałem, to już trochę przycięło, ale to spokojnie, bo jeszcze w mieście się nie byłem. I tego też może przez to. Ale dobra, no spokojnie, komputer daje radę, no 46 FPS-ów. Pod prąd się wrąbałem, ale tutaj jest łatwiej wtedy skręcić na ten kosz. W sumie tak prawidłowo to ja z tą przyczepą powinienem cofnąć, a nie tak wjeżdżać. Wiem, że gram nierealnie, no ale wiecie, no. Chcę jak najwięcej w jak najkrótszym czasie ogarnąć. $1500 tylko zarobiłem za soję. Co zarobiłem? 2500? 4000 za ten kontrakt. A w sumie quick combo nie było... Był wolny, więc... A tego, nie mogę pociąga za pociągu zamówić, no bo nie przejadę przez tory. Bo mi szlabany będę zamknął. I kombajnem też nie mogę teraz jechać. Bo na koniec odcinka sobie zjedziemy. Na spokojnie sobie zjedziemy. Kombajnem to tam będzie minutka, więc... A myślę, że tamtą końcówkę sobie odetnę. Już pewnie tak już nie było. Nie, po prostu nauczyłem się trochę mówić więcej na odcinkach. O tym, co się dzieje w farmingu. I dlaczego było cięcie na przykład. Było z tego powodu, że wczoraj nie zdążyłem nagrać. W sensie jakbym zaczął te 20 minut wcześniej nagrywać, to bym idealnie zdążył. Aha, to ja sorgo już wywiozłem na silos. Dobra. Bo ja mam 91 ton, a tutaj jest tylko 25 ton. Więc ja musiałem te dwa poprzednie kursy sobie wcześniej wywieźć, przed odcinkiem kiedyś. Czyli jakieś miesiąc temu musiałem to wywieźć. A on sobie tam talerzuje powoli. Licho zabiję, lichym miejscem nakręciłem. Jestem generalnie to mówiąc, cofnąć pod gratę sobie przyczepą, albo pojechać prosto, zrobić rundkę w kurs i was, ale no mamy. A i szczerze mówiąc, nawet zapomniałem o tym, że ja wywozi... O, pociąg jedzie. No zaraz trzeba go szybko wezwać, żeby długo na niego nie czekać. Dobra, podnoś te szlabany.
Czekaj. To jest tutaj wezwanie pociągu? Tak, to tutaj. Być może, bo ja zawsze myślałem, że to w innym miejscu jest. Się zawsze, no. Po prostu dawno nie grałem w deski dwójki i zapomniałem. Dobra, grzejemy. I on sobie teraz nie przejedzie. Ale dobra. Najwyżej po odcinku sobie zjadę nim. Ej, w sumie jak nie ma pociągu, to ja się kombajnem przejadę. Trzeba będzie stację sobie kupić na gospodarstwie, żeby mu kombajny tankować, bo kombajn już ma bardzo mało paliwa. Zresztą nie tylko kombajn. Jakby ogólnie mógł maszyny tankować. Nie będę się pchał przez miasto, chociażbym przejechał motowidonadu, żeby coś widzieć. Bym przejechał, wiadomo. Wiem, że gram nierealnie teraz, bo tak się nie powinno robić. To sobie znak obalimy. Ale no trudno. O! Powinienem zjechać, ale no po prostu podpływ, więc nie dałbym rady nawet zjechać. A tam mógłbym sobie przez 20 przejechać, a tutaj na tym lądzie bym wyjechał. Ale dobra, już nie masz. Jak się zdecydujesz, to jest... Dobra. Rozumiem, Trux. A widzicie, to teraz jest dobrze, bo komp się nagrzał. Znaczy nagrzał, no komp już się ogarnął. Mapa się przydała. I mam normalnie 60 FPS-ów. No, mogę tak na pogadę. No dobra, 58. No ale wiadomo, że 58 a 60 to niczym się nie różni. To są 2 FPS-y, więc... On sobie tam od góry chyba talerzuje. Chyba tak. Nawet dobrze od góry. Przynajmniej tą największą górę mi wytalerzuje. Ale wtedy na odcinku już chyba nie będę talerzował. Ogólnie talerzowanie to miało być taki dodatek. O! Ale ktoś nieładnie postawił tutaj ten nasiewacz. No, zapewne byłem to ja. Ale dobra, zmieszczę się. Komu je zawsze tak stawiam? No, może czasami, może trochę bardzo do przodu podjechałem, ale tutaj będzie rzepak stara na lato do koszenia, więc... Aha, dobra, on tutaj... Puścił talerzu. Dobra, bo on drugie kółko robił, więc dopiero drugie kółko skończył. I dobra, idę do pociągu, bo pociąg już na pewno przejechał. Widzicie co, ja sobie zjadę tym dośwarem jeszcze, ten gospodarstwo. Ale pierw wysypiemy pociąg. Słuchajcie, na pierwszy wagon trzeba sypać. A, mój panie, bo przejedzie, dobra. Sorgo 91. Kurde, no to na zabraknie, bo na te wagony po 90 ton chodzi. Ale no dobra, nie będę się smucił, bo wiadomo, że im więcej, tym lepiej, tak? Jeszcze chyba wstawkę nawet nagram dla was, jak sprzedaję słonecznik. Ale to do kolejnego odcinka już będzie wstawka. No raczej się chyba zobaczymy wiosną, jak będziemy siać kukurydza. W sensie, może się nazwać, dlaczego mówię kukurydza, a nie kukurydzę. No tak, nieraz tak się chce. Siewnik? A ja mam siewnik do tego, dobra. Jeszcze co chciałem zobaczyć, ale to dobra, jak dojadę pociągiem. Chciałem zobaczyć jeszcze promocje, bo chciałem wam pokazywać promocje. W każdym odcinku będę na początku odcinka pokazywał wam promocje, jakie są. Bo MSC tego nie robi. No to myślę, że też ciekawa opcja jest promocje. Zawsze warto taniej wyrwać jakąś maszynę. No i sprzedajemy Sorgo i dostaniemy za to 150 tysięcy. Czy 200, nie wiem.
150 powinno być. No, 161, więc sobie dużo nie pomyliłem. Dobra, więc staćmy na tą wielką oborę już. Ale to będziemy na wiosnę dopiero stawiać. Tak, na wiosnę będziemy stawiać dopiero. Na wiosnę ze słonecznika, bo słonecznik sztyle, to też nie będą się takiego dużego kredytu brać. No, 200 tysięcy na koncie, więc warem iść. Słonecznika będzie na dwie przyczepy, pewnie też będzie na Facebooku miasta na jak zawsze. Dlaczego był supermarket, to mi się nie obrali. O! W sumie to ja mu wymusiłem, jakby nie było. To ja powinienem się zatrzymać tam. Żeby go przepuścić i ustąpić mu gorzeństwa, no ale dobra. Niechaj tak będzie. No dobra, sprzedane. I trzeba teraz zobaczyć, co się zobaczyć. No to na to wiem, że będzie w lutym. Dlatego wstawka w lutym jakaś wleci do początku odcinka. A jak się zobaczyć... mleko właśnie, bo pomyślałem sobie o tym, o supermarkecie, a nie powiedziałem wam, że chodzi o mleko. No i 2000 litrów. A cena mleka jest na dzisiejszą chwilę 1950, no może być 20, no to... A kiedy jest najwyższe mleko? W styczniu niby jest najwyższe mleko. Dobra, w sumie tego zestawu nie rozpinam. Nie rozpinam go z tego względu, że w kolejnym odcinku i tak bym musiał wstawkę nagrać. Znaczy teraz też nie muszę tej stawki nagrywać, ale mógłbym. Ale wolę sobie dograć, żeby mieć fajnie, ładnie wszystko. Dobra, i zobacz, ile on tutaj uprawił mi tego. Dobra, nawet spoko. Nawet spoko. Ładnie to idzie. No i dobra, chyba kończymy ten odcinek, bo mamy 12 minut, tam było... Teraz wam powiem, co tam było. Tam było chyba 17. Tak? 17, no. Ale tam z 5 minut obecne, więc będzie 12, 24 minuty. Dobra, 24 minuty. Myślę, że taki odcinek wystarczy. Nie będę też przesadzał. Z długością odcinka. Bo dzisiaj było głównie wapnowanie zaplanowane. I to trochę potalerzować, ale to talerzowanie to nie była taka ważna sprawa. Nie była aż tak ważną sprawą. Więc dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Ja spierdzielam. I wszystko będzie dobrze. Dobra, pożegnam się w sumie. Nie wiem na jakim tle. O, na takim tle się pożegnamy. Dobra, także dziękuję za... A to Steam się rozłączył chyba. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Pa, pa.